Miałem dzisiaj sen. I śniło mi się, że jacyś ludzie porwali bliskie mi osoby. Je przetrzymywali. Ja tam poszedłem z taką grupą osób odbić te osoby. Wszedłem taki pewny siebie i wszedłem tam do takiego budynku, wszedłem na piętro. Wiedziałem, gdzie te osoby są przetrzymywane. I kiedy tam dochodziłem z tego mieszkania, w którym były przetrzymywane te osoby, wyszło kilku takich bandziorów. Ja wiedziałem, że to są takie realne bandziory, bo ja znam różnych bandziorów i wielu z nich to tylko dobrze wygląda. Ci to byli prawdziwi. Wiedziałem, że oni bez wahania będą zabijać. I wyszedł, ale szedłem tam tak sobie odważnie i do nich przypuszczam, że przywódca wyszedł pierwszy i stanął przede mną i pokazał mi kilka technik walki. Tak uderzył pięścią do przodu i tą pięść zatrzymał przed moją twarzą. Pięść była ołowiana. Ja wiedziałem, że to jest zawodowiec, że to jest ktoś, kto jest zawodowym zabójcą. Że to nie jest jakiś pierdoła. Ale zacząłem z nim próbować walczyć. Udawało mi się unikać ciosów. Odchodziłem, wracałem. A w żaden sposób nie byłem w stanie w ogóle przejść nawet tego kawałka takiego, gdzie oni stali. Nie mogąc, żeby uwolnić tych ludzi. W konsekwencji zacząłem się wycofywać. Wyszedłem z tej klatki schodowej. A w tej grupie, w której, która była ze mną, było dwóch ludzi. Oni szli tak trochę na końcu. Jeden był ubrany w białe takie ubranie, tak jak trochę Arab. Miał też turban, miał zasłoniętą twarz, tylko miał oczy widać mu było. Tu z twarzy miał miecz też, mieliśmy tylko dwa miecze. On miał taki biały miecz w pochwie taki samurajski. I był też drugi. I drugi wyglądał dokładnie tak samo jak doktor Stretch. Tylko był normalnie ubrany. I miał miecz normalny, samurajski miecz. I kiedy ja się wycofałem z tej klatki, część tych ludzi ze mną, oni po prostu tam weszli. We dwóch. I wyrżnęli pancierze. Wyszli, a za nimi wybiegli ludzie, mi bliscy. I oni usiedli sobie, siedzieli. Ja się obudziłem i Duch Święty mi powiedział tak. Tych dwóch którzy byli z Tobą, to ja i Twój odrodzony duch. Kiedy robisz coś, co jest tylko Twoją naturalną siłą, to nie dasz rady osiągnąć sukcesu. Nie przejdziesz pewnej granicy.
Możesz być dobry, ale nie pokonasz pewnych sił. Ale wystarczy, że skupisz się na tym, że jesteś wewnętrznym człowiekiem, że posiadasz siłę, która nijak się ma do twojej siły naturalnej, choćby nie wiem jak wielkiej i wspaniałej. To wróg nie ma najmniejszych szans. Najmniejszych szans. Nawet nie będziesz wiedział, w jaki sposób to się dzieje. Przypomniałem sobie słowa Jezusa, kiedy zapytał, czy macie miecze? Oni powiedzieli, mamy dwa. On powiedział, wystarczy. Oryginał tego słowa wystarczy. Brzmi, jesteście kompletni. Macie wszystko, co jest wam potrzebne w tym temacie. Macie komplet. Twój wewnętrzny człowiek i Duch Święty zamieszkujący w nim. Twój wewnętrzny człowiek to jest siła, która nie ma sobie równej. Ona nie ma sobie równej. Kiedy skupiasz się na tym, że jesteś wewnętrznym człowiekiem, że posiadasz wszelką władzę, wszelką moc, że posiadasz siłę, która jest nie do ogarnięcia przez twój intelekt, to wtedy wróg musi się wycofywać bez względu na to, jaki jest silny. A wróg jest silny. Wielu chrześcijan mówi tak, wróg jest słaby. Wróg nie jest słaby. Wróg nie jest słaby. Diabeł przebywa na tej ziemi prawdopodobnie prawie 70 milionów lat. Rozumiecie? Prawdopodobnie jakieś 70 milionów lat. Wiesz, co to znaczy przebywać gdzieś przez 70 milionów lat? Zna się każdą zasadę, metodę. Rozróżnia się najdrobniejsze elementy psychofizyczności. To nie jest słaba postać. Ten wojownik, który mi zaprezentował te kilka technik, ja trenowałem karate przez długie okresy czasu i ja wiem, jak wyglądają techniki. To nie było machanie rękami. To były zabójcze rzeczy. Ale twój wewnętrzny człowiek w ciągu jednej mikrosekundy jest w stanie opanować każdą moc przeciwnika. Musisz być skupiony na nim, jako na jedynej istocie, która jest w stanie działać. Nie możesz zastanawiać się przez mikrosekundę, czy sobie poradzisz. Nie możesz myśleć w kategoriach totolotka. Nie możesz myśleć, czy ja dam radę. To zewnętrzny człowiek myśli, czy dam radę. To zewnętrzny człowiek zastanawia się, ile potrafi. Zewnętrzny człowiek. Zewnętrzny człowiek. To zewnętrzny człowiek, ale nie wewnętrzny. Wewnętrzny milczy i uderza. Dlatego nazwany jesteś światłością świata. Najmniejsza wątpliwość jest twoim wrogiem. Jak będziesz dzisiaj uwielbiał Boga, powiedz, Panie Boże, ja nie jestem zewnętrznym człowiekiem. Ja nie jestem człowiekiem, który posiada jakiekolwiek mankamenty. To, co jest na zewnątrz, ja sobie będę naprawiał
jak silnik, karoserię, czy też remontował jak mieszkanie. Ale ja nie jestem zewnętrznym człowiekiem. Ja mogę sobie naprawiać emocje, ja mogę wychodzić z różnych zaburzeń, ale ja jestem wewnętrznym człowiekiem i moja siła płynie z wewnątrz. Poza nią stoi Święty Duch. Święty Duch. Duch Święty, który jest w Tobie, stymuluje Twojego wewnętrznego człowieka, który jest jak doktor Strange. Dla Niego nie ma czasu i przestrzeni. Dla Niego nie ma zbyt silnego przeciwnika, zbyt mądrego mędrca. Jak będziesz dziś uwielbiał Boga, to tak na to spójrz. Nie patrz na mankamenty zewnętrznego. Tak, trzeba go naprawiać, bo inaczej nie można tu żyć. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. Potężny Święty Duchu. Ruach Kadosz. Mekolo kearema da patatela remo.
Ebony Lyre Evermore. Ciemności, człowiek powstaje z marmuru.
Silny,
siły, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Nasz Bóg, nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Nasz Pan, Król, nasz Adonai, on.
żadnych barier dla Twojego języka, dla Twoich modlitw. Dla Twojej usługi ewangelizacyjnej, proroczej, nauczycielskiej. Nie ma żadnych barier. Zrywaj kajdany. To jest diabelskie kłamstwo, że jest jakaś bariera w Twoim życiu. Wspomnij dzień nawiedzenia swojego.
pozwalaj sobie na to, aby mówić słowa niewiary. Nawet w żartach. Nawet w różnych rozmowach. Ku Ojcu, skąd pomocy?
wiarę. Pomoc dał mi. Wszystko jest możliwe dla tego, który wiesz. Pomoc dał mi Pan. Chodź do Jezusa. Wszelkie bóle odchodzą, wszelkie niemoce odchodzą.
Święty Duch zasiada pośród nas. Święty
kiedyś pewien człowiek w Chrystusie zobaczył stado kóz. Zaczął się im przyglądać. Zobaczył tam pewną rzecz. Zobaczył jednego kozła, który biegał za jedną kozą. Ona miała ruję. Ten kozioł to wiedział. Ale robił coś bardzo niestosownego. Ciągle gryzł ją w bok. Biegał przy niej i ją gryzł. Chciał szybko odbyć z nią stosunek. A ta koza mu uciekała. Ten człowiek popatrzył na to i poszedł. Potem Bóg do niego powiedział: wiesz, co widziałeś? Widziałeś moje słowo. Aby nie budzić miłości, jeśli sama nie zechce. W nas, w środku, jest tak, że możesz wiedzieć, że coś jest dobre, Boże. Ale jednocześnie wzbraniać się przed tym. Iść za głosem emocji. W Twoim duchu wiesz, że to jest Twój czas. Znasz metodę. Ale hałas, który jest na zewnątrz, hałas tego świata pobudza Twoje emocje. Chcę to jasno wiedzieć. Nie zgadzam się na żadne chaotyczne funkcjonowanie. Nie zgadzam się, żeby choćby najdrobniejsza emocja zaburzała ten duchowy porządek. Pomóż mi, Duchu Święty. Pomóż mi z tym. Te emocje wybijają cię z wiary. Krzywe emocje wybijają cię z wiary. Przekierowują wzrok na inną stronę. Stają się pożywką dla lęków. W Twoim duchu jest jasne rozwiązanie. Bóg nigdy nie popełnia błędów. W Twoim duchu masz jasne rozwiązania. Jasne. Jasne. Tam prawda aż krzyczy. Prawda krzyczy. Krzyczy. Emocje w drugą stronę. Tak jak ich ciągnie świat. Ojcze, ja modlę się o Kościół. Modlę się o ludzi. Ojcze, ja chcę, żeby ludzie nie tylko rozróżniali w duchu, ale też panowali w duchu.
Modlę się o to teraz. Ja chcę, żeby wzięli metody. Prawidłowe rozwiązanie. Bądź pewny.